cześć. Tomek z Motokontrolera. Dzisiaj jadę oglądać dla naszego klienta BMW F31 kombi, model serii 3 z 2013 roku, przebieg z 77 tysięcy km, jednostka benzynowa 2.0, 245 koni, samochód z polskiego salonu od pierwszego właściciela. Będę tutaj robił maxi test, więc dość szczegółowy. No, zobaczymy, czy samochód będzie warty polecenia. Oczywiście po oględzinach podzielę się z Wami relacją. W takim razie widzimy się później. Jestem już po oględzinach BMW i tak jak obiecałem, oczywiście zdam Wam relację, jak przebiegły te oględziny, czy warto, czy nie warto zainteresować się tym egzemplarzem. Więc tak, samochód z polskiego salonu, od pierwszego właściciela, duży plus. Co do kontroli zewnętrznej, warstwy lakierniczej, samochód cały w oryginale. Tu sprzedający udzielił mi informację, ponieważ to też wyszło w trakcie oględzin. Samochód był oklejony folią zabezpieczającą przez cały okres jego użytkowania od samego początku. No czego skutkiem są niestety pozostałości po niekoniecznie umiejętnym ściągnięciu tej folii. Sprzedający sam ściągał tą folię z tego samochodu. No i tak widzimy we wnękach klam i takich elementach, no niestety mamy pozostałości tego kleju. No obiecał, że usunie to, żeby przyszły kupujący no, nie martwił się, jak sobie z tym poradzić. Na samochodzie obecnie były założone opony zimowe. No opony zimowe już stare, no kwalifikowały się do wymiany z racji, no guma już dość mocno popękana, więc no powiem szczerze, troszeczkę strach i obawa nawet jeździć na takich oponach. No zauważyć tutaj jeszcze możemy jedną rzecz. Samochód wyszedł w konfiguracji Sport, a jak widzimy z zewnątrz samochód posiada M-Pakiet. Sprzedający tutaj sam przyznał od razu, że ten M-Pakiet sobie dokupił. Było to zakupione w salonie, w ASO i również przez ASO zakładane. Więc po numerze VIN tego pakietu nie mamy, natomiast wizualnie no robi on robotę, no nie ma co się oszukiwać. Co do kontroli wnętrza, wyposażenie, komora silnika, wnętrze bagażnika, wszystko utrzymane w jak najbardziej pedantycznym stanie, ślady zużycia bardzo minimalne. No tutaj nie mamy zestawu naprawczego ani koła. No sprzedający tutaj powiedział, że no nie ma nic, ponieważ wszystkie opony miał z ramflatami, więc i wykupował też ubezpieczenie, więc nie potrzebuje czegoś takiego. Nawet w konfiguracji mówił, że nie brał. Komora silnika nie była myta, brak jakichkolwiek wycieków, więc jak najbardziej na plus. Co więcej, udaliśmy się na jazdę testową. No samochód no zachowywał się, można powiedzieć, jak najbardziej w porządku pod każdym względem. No widać, że ten przebieg 77 tysięcy jest autentyczny. No wszystko chodziło ładnie, płynnie, wszystko co na wyposażeniu sprawne. Bardzo bogata opcja wyposażenia też tej BMW-ki. Powiem szczerze, aż byłem w szoku jak na serię 3, że posiadała aż tak bogate wyposażenie. Co do samej jazdy, no nie mam najmniejszych zastrzeżeń. Wszystko pracowało, zachowywało się, skrzynia, podzespoły, przyspieszenie, hamowanie, no kurczę, idealnie można wręcz powiedzieć. Samochód też bardzo mało użytkowany, on sam przyznał, że w ostatnim roku to praktycznie więcej to auto stało niż jeździło, posiadają kilka samochodów, więc to auto... Stąd też taka decyzja, że będzie na sprzedaż. Co do historii serwisowej. Historia serwisowa jest w ASO, jest ona udokumentowana. Co prawda tam ostatni wpis bodajże mamy w 2017 roku z przebiegiem tam 50 paru tysięcy, no niedużo. Też jest ona do weryfikacji, do potwierdzenia, bo sprzedający no nie posiadał książki serwisowej, zresztą te wpisy już się odbywały w wersji elektronicznej. Ja je potwierdziłem po podłączeniu komputera diagnostycznego, przebieg się po nam potwierdził. Potwierdziły się również w module komputera pokładowego serwisy, jakie pojazd przechodził, wszystkie zapisy się zgodziły. No tutaj w sterowniku silnika 1 mieliśmy chwilowy błąd od termostatu. No nic specjalnego, trzeba by było to sobie sprawdzić, zweryfikować, ewentualnie wymienić. No i co? Najważniejsze, czy warto, czy nie warto? Powiem tak, warto.
cena naprawdę nie jest mała, więc tutaj jedynie co troszeczkę bym próbował coś ponegocjować z tą ceną. Natomiast co do samego samochodu, no nie mam najmniejszych zastrzeżeń, no wszystko jest tak jak powinno być. Wszystko jest sprawne, samochód jest bezwypadkowy, zadbany pedantycznie, z pewną historią, z pewnym przebiegiem. Wiadomo, jest to auto używane, gdzie zawsze coś może tam wyniknąć. No tak, teraz na przykład już jest serwis olejowy, więc trzeba zrobić ten serwis olejowy, kupić jakieś tam opony, sprawdzić sobie ten termostat, więc jakiś tam na start wkład trzeba mieć. Natomiast co do całej reszty, bez zastrzeżeń, samochód jak najbardziej godny polecenia. Czy ja bym go kupił? Tak, kupiłbym, ale mówię, sugeruję negocjacje ceny. Na pewno bym sobie ze sprzedającym na ten temat porozmawiał i myślę, że byśmy się na pewno dogadali. Więc samochód jak najbardziej na plus. Widzimy się podczas kolejnych oględzin. Oczywiście podzielę się z Wami relacją. Zachęcam do polubienia naszego kanału, komentowania, lajkowania, subskrypcji. Trzymajcie się, pozdrawiam, na razie, cześć.